No, wybrałem się na Pstrągi po południu. Zobaczymy, co się będzie działo. No, rzeczka jest, zaraz wam pokażę rzeczkę. Woda tak wyschła, że jest te miejscówki, które wcześniej obławiałem, coś było. No akurat to będzie ciurowy przykład, ale wam pokażę, ile wody jest. Strasznie mało wody jest. Ale to nic. Ja tam mam takich parę głębszych dołków. Spróbuję coś z tego wyciągnąć. Myślę, że ten kawałek jakiś tam nagram film. Dobra. Dobra. Zobaczymy, tu jest też taka fajna miejscówka. Nie wiem, jak tam z tą wody jest. Ale też może coś wyjść ciekawego. Jest taka też głębina. Postaram się nic nie wypuszczyć. Nic nie wyszło, albo już się wypłoszył, albo jeszcze nie zauważył, ale raczej zauważył. Bez trepki. O, właśnie tam widziałem. Kurwa, to nie zaczepę. Nie ma go tutaj już. Już uciekł. Na pewno. Ja te rybki tutaj znam. No nie ma. Kolego, z kamerą widzicie, musiałem się skradać na kolana, żeby tutaj rzucić. Innego wyjścia nie ma. Dobra, idziemy dalej. Spróbujemy tam na tą żółtą puścić. One tutaj też wychodzą. Stąd. I tam. One gdzieś tam muszą się jeździć. O, pięknie. Ja to rzuciłem teraz, a tam dobrze rzuciłem. Jeszcze zaczep zrobiłem. No, pocisk poleciał. No dobra, lecimy, szukamy dalej miejsca. No, tam jest następna miejscówka. Spróbujemy tu powahać. Coś wyjdzie, jakiś nieduży. Mało hałasu nie robiłem. Także jest szansa, że coś tu może wyjść. Tam w ten wirek trzeba rzucić. O tam. Na razie musimy uważnie. No bo to jest trudna pozycja. Jeszcze raz, tam w tym wirze. O, pięknie. Nic nie wyszło. No.
Podejrzewam, że dzisiaj już tu nie jeden szedł. One są troszkę przekoszone. Tylko że ja zawsze dużo chodzę po południu, bo to słońce inaczej świeci. I one mnie tak nie widzą. Aczkolwiek i tak jest ciężko. Nie ma co ukrywać. No jak widać, miejscówka taka. Dobra, idziemy dalej szukać następnej miejscówki. Skradamy się do następnej tego miejscóweczki. Zobaczymy, czy coś tu będzie się działo. To będzie widać, ale dobra. Spróbujemy. Mówię, te miejscówki dzisiaj już są tak przełowione. Miałem, było, ale puścił. Wiosenny pstrąg, jeden. O. Aż się zapiął. Odepnij się, on się zapiął. Ajajajajaj, dobra. Nie ruszę się, nie ruszę się, ci krzywdy nie zrobię. O, w miarę się. O, a, taki maluszek. Dobra, i leci do wody. Gdzie się w tej trawie jeszcze? Ciop. O, opłaciło się. Także coś tu dzisiaj chyciłem. Jeszcze tam na pewno drugi siedzi, nie ma mowy, bo tutaj przeważnie więcej wyciągam, nawet jednego wyciągnę i zaraz drugi uderza. Ten już na pewno nie uderzy. Przez najbliższą godzinę, dwie. Co tu ma? Trawy jakąś. Co on jest? A, trawa mi się. Także pstrąg zaliczony dzisiaj. Wychodzony. W trudnych warunkach, mało wody, ale jest. Ostatnio z tej miejscówki wyciągnąłem dwa. Bo widziałem, jak dwa wyszły do jednej przynęty. I rzucałem. No, ale zaraz zobaczymy jeszcze, bo ten na pewno już co gdzieś odpłynął. A drugi raz nie poprawi. Się ukuł.
Robimy te dwa razy i... No, tu trzeba słuchać po prostu dołków. One siedzą, tylko trzeba je podejść tak, żeby się nie spłoszyły. Jak widzicie, ja tylko na jeden przynętę łapię te pstrągi. Innej nie używam, chociaż mam woblery. Jakieś te pijawki. Ale najskuteczniejsza jest ta blaszka. Także... Próbujemy rzucić, też jest fajne miejsce, tylko mogłem go wypłoszyć, ale, ale zaryzykujemy. O. Ajajajajaj, już mam na gałęzi. Aj, spadła. Coś się udało dzisiaj wyłuskać, mały, bo mały. No jest. Jeszcze tu spróbujemy rzucić, może jakiś napłynie. One w ciągłym ruchu są, także... Ale uderzył raz i poprawił. Rzadko to się zdarza. Dobra, ostatni raz rzucamy. Teraz mi kolana bolą. O. Dzięki. A, się zaczepiło. No, dużo zaczepów jest i tak dzisiaj, dobrze, że nie urwałem jej. Ja chyba wszystkie ze sklepu wykupię, te blaszki. No, nie ma. Jeszcze zaraz wrócę. Nie ma, dobra. Kończymy dzisiaj. Może jeszcze zobaczymy, może jeszcze jeden rzut, bo coś chyba mi się widziałem, że coś tu przepłynęło. Nie ma, dobra. Zakończymy dzisiejszą zabawę. Wyciągnę, bo już nie będę z tym się na statyw.
No, zakończymy dzisiaj zabawę. No taki maluszek, bo maluszek, ale wyłuskany. Trafił do wody. No. Łapka w górę, zostaw komentarz, suba. I co? Do następnego, nie? A, jeszcze proponuję jeszcze oglądać fajny kanał Alvarium Crazy Team. Tam jest Mariusz. On będzie w sumie u mnie 1 maja do 5. Będziemy próbować coś złapać, jakieś szczupaki o konie. Także może coś się wydarzy ciekawego. No i co? Do następnego. Marka.